cześć wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj witam się z Wami wraz z Olą. Cześć. I pokażemy Wam zakupy do szkoły ubraniowe Oli, ponieważ zbliża się początek roku szkolnego i przydałoby się zrobić jakieś zakupy. I my takie zakupy zrobiliśmy. Znaczy my, ja zrobiłam takie zakupy i Ola będzie oglądać. Już tak wstępnie widziała te rzeczy, ale nie wszystkie, więc włożyłam to do takiej wielkiej torby i Ola będzie wyciągać i coś na ten temat mówić, czy jej się podoba, czy też nie. Proszę bardzo. Pierwszą rzeczą jest taki... Worek z LOL. Worek z LOL. No, nie mam pojęcia, co to jest LOL, szczerze powiedziawszy. Taka malarka. I to jest worek nie na ciapy, nie na strój do WF-u, tylko to jest taki plecakowy, że zarzucamy na plecy i mamy taki workowy plecak. Podoba Ci się? Bardzo. A kolor? Bardzo ładny, taki turkusowy. No, kłóciłabym się, ale dobra. Może wiesz co, odkładaj tutaj. Tak. Dalej mamy spodnie i są to spodnie z takim przeszyciem z przodu na środku nogawki. Prezentuje się w ten sposób. Co myślisz o spodniach w paski? Bardzo ładne, ale szczerze przyznam, że najbardziej mi się podoba kolor biały. Bo czarnego to jak się to jest lubię. Granatowy. Nie, czarne. No dobrze, nie będzie ci granatowy. I pod koniec filmiku Ola przymierzy te wszystkie rzeczy i pokaże się, jak mi wygląda. O, proszę. Boże. Kolejne spodnie są już takimi aplikacjami doklejanymi, więc to pewnie z czasem odpadnie. Ale dosyć ładnie się prezentują, takie gwiazdki. Tak wyglądają. Co myślisz? Bardzo ładnie bym wyglądała chyba. I najbardziej mi się podobają te gwiazdy. A to są nacięcia? No, nacięcia, ale fajnie. Bardzo modne są takie spodnie z nacięciami. I chyba te Ci się podobają bardziej niż te poprzednie. Tak. Tak myślałam. Aj, ty mnie tak dalej, znasz. Dalej mamy bluzę. Jest to taka zwykła, szara, sportowa bluza. Jednak ściągacze ma kolorowe. Zarówno na rękawkach, jak i tutaj u dołu. Tutaj ma jakąś gwiazdkę. Jak Ci się podoba taka bluza? Bardzo ładne kolory tutaj są. Naprawdę lubisz chodzić w takich bluzach? No. Rozpinanych, czy wolisz bluzy przez głowę? Rozpinanych, bo bluzek przez głowę to później trzeba tam odwrócić i tak dalej, to ciężko. A tak to można tylko odwrócić przez to i fajnie jest. Bardzo. Dobra, i tutaj mamy skarpetki. No to tam nie ma co bardzo mówić o skarpetkach. Bardzo fajne. Kolorowe, w paseczki z jakimiś aplikacjami, od razu połóż tam. I przechodzimy do rzeczy takich troszeczkę bardziej eleganckich na początek roku szkolnego, na akademię, tak? Mhm. I tak, pierwsza rzecz jest to czarna sukienka z kokardkami z przodu i zamóweczkami. Z tyłu ma wiązanie. Co myślisz? Bardzo ładna, te kryształki są fajne i kokardki. Podoba Ci się? Tak. Takiej jeszcze nie miałaś, prawda? No, nie zawsze wiem. Wybieraliśmy sukienki albo granatowo-białe. Ta jest czysto czarna. Rozmiar 152, i więc... kryształy białe. Tak. Podoba się. Tak, bardzo. Połóż. Dalej mamy w worku, nie będę zdejmowała worka, a może zdejmę? Niech też. Dalej mamy zwykłą, prostą, białą koszulę. Taka koszula na pewno się przyda i... No cóż, nie miałaś takiej prostej, zwykłej jeszcze koszuli, nie? No, zawsze miałaś inną. Jakoś ozdobną. Ale też miałam na występ taką też białą, tylko że inną. Tak, bo tutaj była odcięta, miała taką baskinkę. No, tak. A ta jest czysto taka zwykła koszula biała. Proszę, do spódniczki. Bardzo mi się podoba. Tutaj mam też spódniczkę, się zaplątała. Pokaż. I ona z tyłu jest zwykła, prosta, ma tutaj gumeczkę, a z przodu... Frędzelki! Znaczy to są takie te perełki, tak? Ja myślę, że to frędzelki takie perełkowe, ale fajne, najbardziej mi się to podoba. I taka fajna mała falbanka u dołu. Myślę, że naprawdę bardzo ładnie będzie wyglądać. Z białą koszulą? Tak, z białą koszulą, ale i z takim t-shirtem zwykłym białym, nawet chyba mam w torbie. Pokażę, widzą? O tak. Mamy taką bluzeczkę białą z aplikacją serduszkiem, takim też, nie, to są
Jety, czy to są takie koraliki? Co to jest? Jety? Coś takiego. Na pewno nie perły. Długi rękawek, czysto biała. Myślę, że będzie ładnie wyglądała nawet do tej spódniczki. I drugi t-shirt jest już z krótkim rękawkiem i przód jest gładki, ale z tyłu mamy koronkę. Czyli taki pasek koronki. O, koronka, jaka mi jest fajna. Ja bardzo lubię koronkę. Jest bardzo miły materiał, porządnie wykonana. Nawet mamy na metce, że to jest produkt polski, więc ulala, polska. To będzie tak na mniej oficjalne okazje, ale jak będzie trzeba białą bluzkę, to akurat. Dalej na wieszaku mamy taką kurteczkę. Bolerko taką. Bolerko, no bolerko, kurteczkę. Bolerko. Takie... Na suwak. No. Bardzo cienka rzecz, ale bardzo przydatna, już się przekonaliśmy, bo miałaś takie. Miałam? No. Nie pamiętam tego. Albo troszkę krótsze. Nie ma nawet tutaj podszewki. Podszewki, dobrze mówię. Podszewki, a nie podszewki. Podszewki, no. Bo jest pod tutaj w środku. Dobra, dobra. I na chłodniejsze dni, tak? No. Na sukienkę, na koszulę. I mamy ostatnią sukienkę. O, super będzie teraz. Weź na folię. I tego dużo. Typu sukienki, tak, dużo miałaś takich sukienek. U góry jest koronka, bardzo fajnie to wygląda. A u dołu zwykły materiał granatowy. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie to wyglądać, bo wiem, że na skórze będzie ładnie wyglądać, bo to są takie dziury. Ale też jest miękka, nie jest taka drapiąca, bo kiedyś miałaś taką sukienkę, co niewygodnie ci było, bo drapała ta koronka. Oj, nie lubię drapiących rzeczy. No i nie chciałaś chodzić, a była bardzo ładna. A ta jest przyjemny materiał i też bardzo elegancka. Bardzo ładna, tak. Podoba Ci się? Bardzo. I to by były wszystkie rzeczy, które Ola sobie kupiła. Mamy też oczywiście nowy plecak, nowy piórnik, worek. Siostra się obudziła. Ale nie pokażemy tego w tym filmiku, ponieważ wszystkie rzeczy zostały u babci. Więc jak nowy rok szkolny się rozpocznie, to ona na pewno Wam pokaże swój nowy plecak, bo jest różowy. Bardzo ładny. Tak. Ale dosyć nietypowy, prawda? Dzisiaj się już żegnamy i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa! Pa. Zapnij teraz kurteczkę. Ściągnij brzuch. Ty to filmujesz? Włosy. Ściągnij brzuch. Opuść trochę głowę, usiądź się i jeszcze raz się obróć.